Mówią, że liczba 13 to liczba pechowa. Dla nas to liczba nie jest pechowa. Jest nas 13 w kole. Koło zostało założone w 2019 roku, w marcu również 13. Siedzibą koła jest mała miejscowość Brzyno, leżąca nad jeziorem Żarnowieckim. Wspieramy akcje charytatywne, działamy również na rzecz społeczności lokalnej. Co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, opowie nasz rzecznik prasowy. Pierwszą akcję, którą zorganizowaliśmy, w której pomogliśmy, był festyn charytatywny dla Bartka. Podczas tego festynu można było u nas nabyć nasze rękodzieła w formie aniołków z gliny, bigos i lemoniadę. Poszliśmy za ciosem. I w niedługim czasie uczestniczyliśmy w kolejnym wydarzeniu, tym razem pomagaliśmy malutkiej Milence, chorej na białaczkę. Przygotowaliśmy poczęstunek na mecz charytatywny Wicher i Przyjaciele dla Marty, który organizowany był przez klub sportowy Wicher Wierzchucino. Nie ma to jak wspólna zabawa z dziećmi na świeżym powietrzu, prawda? Wraz z sołectwem Brzyno wpadliśmy na pomysł posprzątania naszej wsi. Po ciężkiej pracy czekały na nas ciepłe kiełbaski z grilla oraz słodki poczęstunek. Lubimy podejmować się wyzwań. Tym razem trafił nam się wieniec dożynkowy. Praca przy tworzeniu wieńca była dla nas dużą nauką pokory, cierpliwości, a co najważniejsze, wytrwałości. Tworzenie go bardzo nas zbliżyło i zintegrowało. Pełne wątpliwości pojechałyśmy na dożynki w Sulicicach w gminie Krakowa. Udało się nam. Zajęłyśmy 1. miejsce, aż ze wzruszenia poleciały nam ze szczęścia. Ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w bitwie pod Święcinem, organizowanym przez Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy. Mogliśmy podpatrzeć, jak wygląda organizacja takiego przedsięwzięcia, jak również uraczyć uczestników pysznymi goframi. Co roku organizowany jest motocyklowy rajd Piaśnicki, w którym również brałyśmy udział. Wraz z KCK przygotowałyśmy ciepły posiłek dla uczestników. Celem rajdu jest upamiętnienie zbrodni ludobójstwa dokonanej w Lesie Piaśnickim. Pamiętamy również o 11 listopada, o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, składając kwiaty przed pomnikiem oraz uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez gminę Krakowa. Koło gospodyń wiejskich w Brzynie jest bardzo młodym kołem. Działa w pięknej scenerii Jeziora Żarnowieckiego. Brzyno, wieś położona na skroju Puszczy Drażlubskiej nad Jeziorem Żarnowieckim. I tam dziewczyny chciały działać. Uczestniczą praktycznie we wszystkich imprezach gminnych. Spotykamy się na uroczystościach państwowych i samorządowych. Biorą udział w dożynkach gminnych, ale także współpracuję z nimi nie tylko jako wójt, ale także jako członek Bractwa Rycerskiego. I od już jakiegoś czasu to właśnie na Polach Świecińskich spotykamy się wspólnie, gdzie dziewczyny przygotowują posiłek dla turystów, którzy nas odwiedzają. Z tej współpracy jesteśmy ogólnie zadowoleni. Na pewno wszyscy pamiętają gofry z naturalnymi dżemami, mormaladami, które właśnie wytwarzane są przez członków koła gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszam osoby, które by chciały wspomóc te koło, ale także i uczestniczyć w jego pracach, do tego, aby się z nimi skontaktowali, gdyż warto tą naszą piękną ziemię kaszubską pokazywać innym i warto coś robić w życiu i pomagać drugiemu człowiekowi. Teraz może cofnijmy się do dawnych czasów, a może nie tak dawnych czasów, jakim były wykopki, w których również braliśmy udział. Bawiliśmy się świetnie z innymi kołami i cofnęliśmy się do bardzo dawnych czasów, bo zbieraliśmy ziemniaki hakami. Idziemy dalej za ciosem i bawimy się dalej.
Pierwszy raz brałyśmy udział w turnieju kół gospodyń wiejskich, w którym udało nam się zdobyć drugie miejsce za naszą piosenkę i w kategorii moda. W kwalifikacji ogólnej zajęłyśmy 5. miejsce na 21 kół z powiatu puckiego. Była to świetna zabawa i niezła rywalizacja. Zrobiłyśmy także miłą niespodziankę naszym mieszkańcom, tym młodszym, jak i starszym. W dniu, kiedy każdy oczekiwał prezentów w butach, my ubrane w strojach kaszubskich rozdawałyśmy mieszkańcom ciasteczka przygotowane przez nas. Bardzo trudna decyzja przed nami. Czy zgłosić się na pierwsze forum kół gospodyń wiejskich? Ale jak już znacie naszą historię, to wiecie, że nie boimy się wyzwań. Jedziemy do Gdyni. Nowe doznania, dużo emocji i bardzo dużo wiedzy, którą można było zdobyć na wykładach. Na zakończenie udało nam się zdobyć nagrodę za występ artystyczny, jak również za nasze stoisko wystawowe, które widzicie na załączonych zdjęciach. Nie usiadamy na laurach i organizujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wierzchucinie akcję oddawania krwi, podczas której udało nam się zebrać 10 litrów. Nie tylko nasi członkowie i strażacy, ale osoby z okolicznych miejscowości przyjeżdżały, aby oddać krew. Chryzantemy z Armiru. Akcja, w której również wzięłyśmy udział i mogłyśmy upiększyć okoliczne kapliczki i cmentarze. Postawiliśmy z własnych funduszy metalowe serce na nakrętki, które mieszkańcy chętnie zapełniają, wiedzą, że jest to tylko nakrętka, a dla drugiej osoby jest to lepsze życie. Nakrętki są przekazywane na rehabilitację Franusia. Mało nam wrażeń, dlatego wraz z sołectwem Brzyno zorganizowałyśmy konkurs plastyczny pod tytułem Wzór Kaszubski. Prace napływały z całej Polski. Bardzo nas zaskoczyło to, w jaki sposób można przedstawić wzór kaszubski. Na początku roku spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Dostaliśmy zaproszenia na festiwal Polska od Kuchni. Mamy nadzieję dobrze się bawić, poznać inne koła i wymieniać się doświadczeniami. W pracach na rzecz stowarzyszenia bardzo aktywnie bierze udział większość członkiń. To dzięki nim nasze stowarzyszenie zdobywa nagrody i wyróżnienia. To dzięki wszystkim nam jesteśmy widoczni w społeczności lokalnej. Pomysł na stworzenie naszej małej rodzinki, naszego koła, był strzałem w dziesiątkę. Nikt nie pomyślałby, że można tak fajnie się zjednoczyć. Bawiąc się, tworząc, mamy coś, czego nikt nam nie odbierze. Mamy siebie, mamy wsparcie, mamy siłę.